Witam Państwa z Podlasia, z pięknej miejscowości Grodzisk. To właśnie tutaj mieszka pan Zbigniew, który marzy o tym, żeby mieć piękny, nowy uśmiech. Zbigniew Przesław ma 61 lat. Jest spełnionym mężem, ojcem i dziadkiem. Wnuki są sensem jego życia, tak jak praca zawodowa, którą od 30 lat wykonuje z ogromną pasją. Jako zootechnik pan Zbigniew zajmuje się unasienianiem, czyli sztucznym zapładnianiem krów. Dzięki jego pracy mleko jest bardziej wartościowe, a mięso smaczniejsze i zdrowsze. Za wkład w rozwój rolnictwa otrzymał wiele nagród i wyróżnień, wśród nich tę najważniejszą – Srebrny Krzyż Zasługi od prezydenta RP. Teraz postanowił zadbać o siebie. Panie Zbyszku, kiedy zapadła decyzja o tym, że chce pan zawalczyć o pełny, piękny uśmiech? Nie tak dawno, w styczniu. Już miałem wcześniej, już myślałem, że 3 lata o tym, ale cały czas odkładałem. I myślałem, że jakieś implanty, czy coś tam innego zrobić, to będę wykluczony z pracy. Że to będzie trwało ileś tam dni. Pani Krysiu, i wtedy pani wkroczyła do akcji. Tak, ja zadzwoniłam do swojej kuzynki, do Białegostoku. Chciałam takiej porady i ona mi właśnie tak zasugerowała, że słyszała o takiej innowacyjnej metodzie wstawiania zębów w jeden dzień. Najważniejszym aspektem to było to, że to można zrobić w ciągu jednego dnia. Więc ja zapraszam do Warszawy i gwarantuję, że więcej niż 4-5 godzin nie spędzi pan na fotelu. No, cieszę się bardzo z tego. Dzień dobry, panie Zbyszku. Dzień dobry, pani Krysiu. Dzień dobry. Porywam męża i oddam nowego, lepszego. Dobrze? Bardzo proszę. To pa, na razie, trzymaj. Zapraszamy. Panie Zbyszku, to jest obecna sytuacja u pana w buzi. To, co my dzisiaj zrobimy, to usuniemy te wszystkie zęby, dlatego że one mają stany zapalne. Ja wprowadzę 6 implantów i to jest piękny projekt pana przyszłego uśmiechu, z którym wychodzi pan dzisiaj do domu. Mhm. Zaczynamy? Tak. Panie Zbyszku, chwila prawdy. Proszę bardzo, przedstawiam panu pana nowy uśmiech. No super jest, cieszę się. Super, naprawdę o takich marzyłem. Mega, prawda? Super, bardzo. Cudownie. Dziękuję. Dzięki bardzo. O, pięknie. Jaka zmiana. Poznajesz? No, tak, oczywiście. Wspaniale dzielny jesteś. Cieszę? Jest super. No i jest autorka sukcesu z nami, nie pierwszy raz. Doktor Barbara Sobczak, implantolog klinika dr Sobczak. Dzień dobry, pani doktor. Na czym polegał zabieg? I co było wyzwaniem? Wyzwaniem u pana Zbyszka było to, że mieliśmy już dosyć dużo stanów zapalnych, które trzeba było usunąć razem z zębami podczas zabiegu. Natomiast zabieg Sobczak Concept, jak zawsze, polega na tym, że pacjent, który zęby ma do usunięcia albo już tych zębów nie ma, w przeciągu paru godzin wychodzi z pięknymi trzecimi zębami wyrastającymi bezpośrednio z jego własnych dziąseł i które są oparte najczęściej na 6 implantach. Także tutaj widzimy projekt takiego zabiegu, czyli mamy sytuację wyjściową u pana Zbyszka, tak jak mamy na tej wizualizacji. I na podstawie tego w laboratorium projektujemy uśmiech idealny i na podstawie tych naszych pięknych docelowych zębów ja projektuję pozycję, długość i szerokość wszczepionych potem implantów. Czyli ten końcowy moment, w którym można niemal z sekundy na sekundę, z minuty na minutę wyjść od państwa i pójść do pracy, on poprzedzony jest tym przygotowaniem tej bazy, tak? Zdecydowanie, która będzie tymi dźwigarami całości. Tak. Sobczak Concept, czyli ten protokół postępowania cyfrowy, który opracowałam, polega na tym, że ciężar przygotowania i czas to jest coś, co jest przed zabiegiem. Sam zabieg jest bardzo krótki i później to oczekiwanie na most to jest raptem 2 godziny i po w sumie 4-5 godzinach pacjent wychodzi w nowych zębach, ale my wcześniej faktycznie poświęcamy dużo czasu, ale bez udziału pacjenta, żeby pięknie przygotować dla niego wszystko. I teraz pewnie państwo się zastanawiają, gdzie jest ten pan Zbyszek? Chcemy zobaczyć Skoro ten uśmiech. Skoro zawsze pani doktor przychodzi ze swoimi bohaterami. Tam, tam, tam.
jest i on, uśmiechnięty od ucha do ucha. Witamy, panie Zbyszku. Dzień dobry. Pan Zbigniew Przesław, pacjent kliniki dr Sobczak. Dzień dobry. Jest takie pytanie, które lubimy zadawać bohaterom tych opowieści. Pan jest nim też, jakże najbardziej. Czy jak człowiek już dostanie ten nowy, piękny zestaw zębów, to się ma ochotę częściej uśmiechać? Tak, na pewno tak. Uśmiech od ucha do ucha. Aha. I bez żadnej kontroli. Nic nie muszę ukrywać już wtedy. A przez większość życia musiałem ukrywać. Jeszcze muszę się uczyć tego pełnego uśmiechu. Mhm. Bo przez tyle lat no, inaczej się śmiałem. Bo coś także trzeba było ukryć, czegoś no, nie można właśnie było pokazać. Mhm. A teraz luz. Psychika, inna psychika w ogóle człowieka. Jestem szczęśliwszy normalnie. Słyszeliśmy od pani doktor, że wręcz tego samego dnia po zabiegu pan chciał pójść do pracy i pokazać tak ten uśmiech. Pan, tak, to, pan Zbyszek chciał po prostu iść do pracy po zabiegu, ale prosiłam, żeby tego samego dnia, w którym robiliśmy zabieg, jednak mimo wszystko sobie odpoczął tutaj pani Krysia, żona, na szczęście mnie wspomogła. Ale kiedy, proszę się przyznać, panie Zbyszku, kiedy pan był w pracy po zabiegu? Pracy? Wróciłem do domu w godzinach wieczornych. Noc przespałem spokojnie, bez niczego. Rano wstałem 6 godzina. Pojechałem w teren. I jaka była reakcja? Zero obrzęków, nic. Zajechałem do klienta, on nic nie wyczuł. Że po jakimś zabiegu jestem, czy coś. Okej, no wygląd to jest jedno i bardzo fajnie, że pan rozdaje hollywoodzkie uśmiechy na lewo i prawo, no ale zęby są też do używania. O właśnie. I jak tam teraz sytuacja, gdzie tu zdaje się już nie musi pan iść na żadne kompromisy. Tak. Teraz, ale i dla żołądka zrobiłem coś szczególnego. Już te lata niestety, a zęby ważną rolę odgrywają niestety. Ładnie. A przede wszystkim pan Zbyszek nie musi się krępować i nie musi gdzieś chować tej protezy. Tak, nie musi właśnie jej zdejmować, zakładać, bo to było coś, co było najważniejsze, prawda, panie Zbyszku? Tak, no proteza to było dla mnie coś wstydliwego. No przez większość czasu ukrywałem. No, nawet znajomi do tych ostatnich paru dni nie wiedzieli, że ja mam, że miałem tą protezę. Ale to mnie kosztowało psychicznie. Musiałem ukrywać. No i sprawy wróciły do normy. Tak. Zęby stały się elementem stałego wyposażenia pana Zbyszka. Tak. Stałego z podkreśleniem, stałego. I pan Zbyszek powiedział taką piękną rzecz dzisiaj, że zyskując te zęby, zrzucił z siebie taki ciężar psychiczny. Mogę to opisać tak. Czuję się tak, jakbym bardzo cenną rzecz jakąś zgubił dawno, kiedyś, no naprawdę i tęskniłem za nią. I czuję się teraz tak, jakbym to odnalazł na nowo. Fantastycznie. No, naprawdę. To czyli jest była to dobra miłego decyzja. Cieszę się, że zdecydowałem się na to. Ja się zapatrzyłam, bo zamilkłam, ale po prostu patrzę, jak pan z taką lekkością już mówi o tym wszystkim, a rzeczywiście przeszłość nie była łatwa. Nie, nie była. To zresztą jest ktoś jeszcze, kto kiedyś równie nawet takich marzeń nie miałem, że mogę wrócić do tego stanu. Jest ktoś jeszcze, kto równie mocno się cieszy z tej zmiany. To pana żona, prawda? No, chyba tak. Jak zareagowała, kiedy pana pozytywnie zobaczyła? Tak jak było widać. Była w szoku. W szoku. No tak. No, no to nowe życie się zaczęło trochę, jak widać. A nawet nie trochę, bo jednak zęby to jest ważny element życia człowieka. A jak niektórzy mówią, życie zaczyna się po 60. Pięknie. Po Sobczak koncept. Także no nie mogę zapomnieć o podziękowaniu dla pani doktor. I cały zespół przemiły, no super. Wszystko się udało. Właśnie o takich zębach marzyłem. Perfekcyjna robota, mogę dziękuję powiedzieć pani tak. Marzenie spełnione. Marzenie spełnione. Marzenia się spełniają. Proszę państwa, tak jest i to nie jest pierwszy przykład, jeśli chodzi o tak spektakularne zmiany. Pewnie nie ostatni, bardzo dobrze. Panie Zbyszku, samego miłego i samych miłych chwil w życiu. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. To trzeba bardzo powiedzieć, że to trochę tak jest. Bardzo dziękujemy wam za rozmowę. Dziękujemy. A my za moment.